Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym kolejnym dniu wezwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień 19. Jeżeli dopiero co odnalazłeś to wezwanie, zachęcam Cię do tego, byś obejrzał dzień 0, w którym informuję i opowiadam, o co tak naprawdę w tym wezwaniu chodzi, dlaczego medytacje są tak niesamowitym, potężnym narzędziem i czego możesz się spodziewać, jakich zmian w swoim życiu, ale także w ciele, w samopoczuciu, dzięki temu 30-dniowemu wezwaniu. Tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziesz link do dnia 0, ale znajdziesz także link do zapisania się do tego wezwania, gdybyś chciał razem z nami iść wspólnie przez wszystkie kolejne dni. Jeżeli zapiszesz się do tego wezwania, będziesz otrzymywać codziennie rano maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Każda z tych medytacji zawiera w sobie inną afirmację i każda z tych medytacji jest także inna od poprzedniej i inna od następnej. Każdego dnia, kiedy dla Was nagrywam, staram się połączyć siłę tej medytacji, potężnej medytacji koherencji serca, razem z afirmacją, która ma za zadanie tworzyć tak naprawdę całość, takie mocne, mega kombo energetyczne, wibracyjne, abyście na początku dnia dostali takiego mega powera energetycznego do działania. Zachęcam Was także do tego, abyście płynęli w ciągu dnia w zgodzie z afirmacją na dany dzień, abyście sobie ją przypominali, zatrzymywali się w ciągu dnia na chwilę, przypominając sobie, jak ta afirmacja brzmiała, co by było innego, gdybym dzisiaj przyjął tą afirmację za swoją prawdę, jak inaczej bym się zachował, jak inaczej bym zareagował w pewnych sytuacjach, co innego bym pomyślał, gdyby to było właśnie moje. Pamiętajcie o tym, że raz nie wystarczy, aby dana afirmacja osadziła się w naszej podświadomości. Potrzeba wiele razy przypominać sobie te słowa, aby one zostały przyjęte przez naszą podświadomość. Tak jak wiele razy przypominaliście sobie słowa inne, które stały się również swoistą afirmacją, a które w pewnym momencie wypłynęły zupełnie jako automatyczne myśli i pojawiają się w Waszej głowie. O tak, one pstryknięcie palcem. Także kochani, zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście w ciągu dnia robili sobie chwilową przerwę, zatrzymywali się i przypominali sobie tą afirmację, którą na dany dzień przygotowałam dla Was. Dzisiejsza afirmacja: żyję w zgodzie z sobą. Jeżeli jesteś gotowy, to zaczynamy. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Weź głęboki wdech. I zacznij podążać swoją uważnością za oddechem, wczuwając się, jak powietrze wpływa do Twojego ciała, jak z tego ciała wypływa. Pozwalając sobie, by wraz z tą uważnością podążyła za nią Twoja świadomość. I zanim przejdziemy do głębszej medytacji, chciałabym, abyś zaczął oddychać, biorąc wdech przez 4 sekundy, zatrzymał go na 2, przez kolejne 4 sekundy wydech, głęboki 4-sekundowy wdech, zatrzymaj i głęboki 4-sekundowy wydech. Weź kilka takich oddechów, wsłuchując się w swoje ciało, pozwalając sobie zauważyć, jak z każdym kolejnym wydechem Twoje ciało coraz bardziej odpręża się, relaksuje, ramiona
następnie. Wyobraź sobie, jak tuż przez czubek Twojej głowy do Twojego ciała wpływa jasny strumień świetlistej energii, rozświetlając każdą komóreczkę Twojego ciała od środka, ale także otulając Ciebie. Skup swoją uważność na centrum swojej głowy. Przejdź tutaj świadomością do punktu, który znajduje się tuż za Twoimi oczami. Poczuj to miejsce. Zauważ je, a każdym oddechem napełniaj je energią. Ożywiaj je Następnie przenieś swoją uważność do centrum swojego gardła. I wraz z tą uważnością wprowadź tam oddechem życiodajną energię. Przejdź uważnością do centrum swojej klatki piersiowej i tutaj z kolejnym oddechem wprowadź życie. Niech Twoje serce się otworzy, napełniając życiodajną energią. Każdy kolejny wdech niech napełnia je coraz bardziej i bardziej. A Ty wsłuchaj się w jego rytm. Wsłuchaj się w jego wibracje. I pozwól, by Twój umysł dopasował się falami do wibracji Twojego serca, tworząc jedną całość. Wraz z tym świetlistym strumieniem energii, który wpływa do Twojego ciała, otulając je i rozświetlając. I będąc w tej przestrzeni, w przestrzeni Twojego serca, wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Żyję w zgodzie z sobą. Żyję w zgodzie z sobą. Chciałabym, abyś zgodnie z tą afirmacją pozwolił sobie na poczucie, jak to życie w zgodzie z Tobą
wyglądało dzisiaj. Gdybyś ten dzisiejszy dzień mógł rzeczywiście przeżyć tak, jak chcesz, to od czego byś go zaczął? Co byłoby tą zgodnością z tobą na najgłębszym poziomie twojego jestestwa? I nie patrz wstecz, nie patrz na to, co było wczoraj, ani nie patrz na to, co będzie jutro. Patrz tylko na to, co jest teraz, na to, co teraz, tu w tej chwili, możesz wprowadzić do swojego życia. Jakie reakcje? Jakie reakcje? Jakie myśli? Jakie działania? Które sprawią, że będziesz żyć w zgodzie ze sobą, że twoje życie będzie zgodne z tobą. Czym ta zgodność jest? Co ona oznacza dla ciebie? Teraz chciałabym, abyś wybrał jedną rzecz, tylko jedną, albo i aż jedną, którą dzisiaj zrobisz dla siebie. Może od której zaczniesz ten dzień tuż po medytacji, a która będzie bardzo mocno zgodna z tobą. Czego pragniesz? Zmiana zaczyna się od maleńkich kroków. Jeden maleńki krok jest w stanie poruszyć energię w ogromnych skupiskach. Więc dzisiaj pozwól sobie na to, by odejść od tej rutyny, od tego, co zwykle robisz w dzisiejszy poranek, w każdy poranek. Od tego, co zwykle robisz, do czego zwykle się zmuszasz. A co dalekie jest od słów życia w zgodzie ze sobą. I dzisiaj chciałabym, byś sobie właśnie na to pozwolił. I z każdym kolejnym wdechem osadzaj tą afirmację w sobie. Następnie podnieś lewą dłoń, połóż ją na sercu i podziękuj sobie. Podziękuj sobie za kolejny niesamowity dzień, za siłę, jaką w sobie masz, za pragnienie zmiany, które pcha cię do przodu, za wytrwałość, za to, że dałeś radę. Za to wszystko podziękuj sobie. Każdym kolejnym wdechem zacznij wracać do swojego nowego ciała, do nowego życia i nowego dnia, który na ciebie czeka. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie na kolejnym dniu naszego wezwania i w kolejny poranek naszego wezwania. Życzę wam cudownego, wspaniałego dnia. A jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to
to zrób to jak najszybciej. Dzięki temu będziesz otrzymywać na bieżąco informacje o nowych pojawiających się nagraniach. Wystarczy, że klikniesz w napis subskrybuj i obok naciśniesz dzwoneczek. Dzięki temu będziesz informowany od razu, jak tylko coś się pojawi nowego na moim kanale. Tymczasem życzę Wam i życzę Tobie cudownego, wspaniałego dnia.